Emilia Krakowska jest rodowitą poznanianką, aktorka przez lata związana z warszawskimi teatrami powszechnym, narodowym, współczesnym i rozmaitości. W kinie zadebiutowała ponad pół wieku temu, w latach 70. grała u Andrzeja Wajdy w Brzezinie, Weselu i Ziemi Obiecanej. W słynnej adaptacji Chłopów Rejmonta w reżyserii Jana Rybkowskiego rolą Jagny stworzyła wybitną i niezapomnianą kreację. W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że kolory to jest Pani sposób na rozweselenie siebie, świata. Czy to prawda? Tak, zostałam wychowana w domu, gdzie malarstwo, sztuka była wytchnieniem. Bo zawsze są ciężkie czasy, a to były szczególnie ciężkie czasy, bo była wojna. Po wojnie dużo biedy, nędzy i sztuka... Zawsze jest tym największym promieniem, ten, który powoduje, że chcemy być lepsi. I w tym świecie sztuki żyje nam się lepiej. Każdy chce być inny, każdy chce być osobny i zajmować na tej grzędzie społecznej swoje miejsce. W wypadku Pani wizerunku na pewno widać, że każdy szczegół jest przemyślany. Nigdy nie bała się Pani być osobą oryginalną, inną niż ulica? Proszę Pani, to już jest taka natura człowieka, prawda? Żyłam na początku w czasach dyscypliny, munduru, fartufu i to było bardzo dobre, dlatego że potem jak zaczynały się bale kostiumowe, tośmy z niczego wymyślały bardzo dużo. Tak samo jak to ubóstwo powodowało, że wyobraźnia działała i pomysły były większe, prawda? Żeby mieć kostium kąpielowy wcześniej, jednoczęściowy, to się po prostu koszulkę sportową zaszywało na dole i już był jednoczęściowy kostium, prawda? A teraz jak jest wszystko do wyboru, jest nadane i mniej pracuje wyobraźnia, pomysłowość. Pani urodziła się i wychowała. Tak. Z wyłączeniem czasu okupacji na poznańskich Jeżycach. To tak. Legendarna, opisana zresztą w wielu powieściach dzielnica. Tak, jakie są te Jeżyce? Musierowicz po prostu była też uczennicą Dąbrówki i profesora Latawca, zdaje się. Czyli to jest to miejsce Poznania, tutaj, tak. Niezwykłe, wyjątkowe, mające swój klimat. Jak Pani by ten klimat opisała? Proszę Pani, wspaniale, dlatego że trochę niżej na Kościelnej były bamberki i te bamberki przyjeżdżały na Boże Ciało, na procesję. Bamberka miała taki kostium fioletowy, przepiękny, że musiała siedzieć w dorożce. Nie mogła wejść. A bamberka to jest? To są ludzie, którzy przyszli z dalekich Niemiec, Bambry, prawda, oczywiście tego, i dostali ziemię i mogli zagospodarować i wprowadzili swoją kulturę, obyczaje, bo każdy miał i swój kostium, różnili się. Podobno talent aktorski ujawnił się u Pani bardzo wcześnie, już w szkole podstawowej. Czy to prawda? Proszę Pani, to nie można powiedzieć, że talent, tylko człowiek chce się wyróżniać, prawda? Dostawałam zlecenia, że recytowałam wiersze, występowałam w przedszkolu. Poza tym posłano mnie do szkoły tańca Madame Hildebrand Pruskiej, gdzie nauczyłam się bardzo dużo. Rytmiki była plastyka ruchu, taniec ludowy wszystkich narodów. I oczywiście Polski. Słyszałam, że jako uczennica szkoły podstawowej bywała Pani wykorzystywana przez koleżanki do odgrywania sceny omdlenia, choroby, żeby usprawiedliwić, nie wiem, nieprzygotowanie reszty klasy. Czy to prawda? Była no, Pani? Tak, no wie Pani. Po prostu wiedziałam, że jeżeli marzę o tym zawodzie, to może będę mogła w jakiś sposób zarobić. Tutaj mały nawias. Mhm.
wielka aktorka pani Aleksandra Śląska, kiedy miałam szczęście w filmie się z nią spotkać, powiedziała: Panie Emilko, to jest taki zawód, który mnie ciągnie od dzieciństwa. I jak jestem szczęśliwa, że mogę zarabiać pieniądze, bo mój zawód zaczyna się od dywaniku na podwórku. Bo tam już jest pierwsze aktorstwo. Tam jest dywanik, że się woła, że się śpiewa i dostaje się parę groszy. Więc ja właśnie, przecież pierwszym teatrem to jest klasa, prawda? Wychodzi się przed tablicę i się proponuje. No jeżeli mnie poproszono, żebym wystąpiła, proszę pani, za darmo tego nie robiłam od początku, przepraszam. Dostawałam, ponieważ nie zdążyłam śniadania sobie zrobić, a mama już wyszła i poszła do pracy, tak. Więc ja za kawałek chleba wystąpiłam, bo zawsze była pauza, zanim nauczyciel wchodził do klasy, prawda? Pierwszy dzwonek dla uczniów, drugi dla nauczyciela. No to dostawałam, no i mogłam już po prostu zjeść. Czyli drugie śniadanie. Drugie śniadanie było zapłatą za pierwsze pani popisy aktorskie. Tak, albo prawda, jeżeli chodziło o to, żeby klasówka była przeniesiona, no to trzeba było zachorować. Odegrać scenę omdlenia na przykład, tak? I to pani dobrze wychodziło. No wie pani. Nauczyciele się nabierali, tak? No. Po prostu starałam się być i to mi zostało, że chcę być wiarygodna w swoich odgrywaniach. No i wtedy przeżyłam. Także w liceum znalazłam się nawet na 2 dni w szpitalu, bo tak dobrze zagrałam. Jestem ciekawa, jako kogo najczęściej panią rozpoznają. Czy teraz jako bohaterkę na przykład serialu Na dobre i na złe, Gabrysie, czy jednak jako Jagnę z Chłopów? Jak proszę to pani, jest teraz? To wszystko zależy od każdego widza, kto mnie zapamiętał i w czym to jest wybór widza. Należę do tego pokolenia, albo po prostu jestem takim człowiekiem, który pamięta panią jako Jagnę z Chłopów. No to była rola epokowa, a otrzymała ją pani, zdaje się, w pewnym sensie przypadkowo, bo miała pani początkowo być Hanką, czy to prawda? Tak, już się przygotowywałam do Hanki, tym bardziej, że bardzo pięknie powiedział pan Rybkowski, że Hanka to nie byle kto, bo Boryna nie ożeniłby z byle kim swojego syna, bo to chodzi o majątek, więc ona nie była jakąś tam bidulą, która nic nie znaczy. Oczywiście nie była tak majętną jak Borynowie. I jedyny feler to, że nie była kochana. Więc mnie się to bardzo podobało, jak zagrać i być niekochaną, bo i zwyciężyć, bo to bardzo współczesna rola, bardzo współczesna rola. Mało, że ma gospodarstwo, czyli zawód na, prawda, rzemiosło na głowie, dzieci, mąż się puszcza i jest jeszcze w więzieniu. No proszę państwa, to jest współczesna rola, która naprawdę zawsze jest i trwa. To bardzo ciekawe, co pani mówi o tej perspektywie spojrzenia na te dwie postaci. No. Hanka, kobieta, która ma wszystko poza miłością, a gdzie jest to wszystko, prawda? I z drugiej strony Jagna, która budzi takie namiętności i tyle miłości, a nie ma niczego. Bo jest inna, wie pani, my nie lubimy i to się nie zmienia. Kogoś, kto odczuwa metafizykę? Ktoś, kto tęskni? Ja składałam się wtedy z tęsknoty za tym, o czym tęskni każdy z nas od urodzenia do śmierci, żeby kochać i być kochanym. A że jest się tak, a nie inaczej odbieranym. Trudno. To jest kobieta twarda, bezwzględna, a jednocześnie pełna poezji, wrażliwości i delikatności.
To taki trochę kwiat, który tę swoją delikatność musi ukrywać, bo świat go widzi inaczej? No tak, ale przecież proszę zwrócić uwagę, że ona jednak ma bardzo silną matkę. Ona ma dwóch braci, jest pacysiówna i nie wiadomo, czy to jest środowisko wiejskie, czy tam jest ojciec. Więc jak silną kobietą była Dominikowa. Nie, ona, to też jest pochwała kobiecości, macierzyństwa i tego trzymania gospodarstwa i rodziny i dbanie o to, żeby te dzieci były wychowane i żeby poszły w świat. No, synów raczej trzymała, dopóki, żeby i gospodarka była zadbana, prawda? No, nie patrzymy na to, uważamy, że no, sprzedała, prawda, matka, ale popatrzmy na to, jak te kobiety żyły w tych czasach. Dramat tej matki. I teraz to samo. Teraz to samo mówi pani. No oczywiście. Niech pani spojrzy na te wszystkie matki, które wychowują kobiety, przyszłe matki, jakie mają kłopoty i jak marzą o tym, żeby nareszcie zjawił się ten rycerz, który ochroni, a okazuje się, że on mało, że nienauczony, to jeszcze nic nie umie, jeszcze jest leser i jak tą córkę wysłać do dobrego macierzyństwa? Jak znaleźć tak dobrego gospodarza, no, jak Boryna i bezpiecznie osadzić ją? Ale właśnie, czy bezpiecznie? No, okazuje się, że bardzo niebezpiecznie, skoro Jagna zostaje wyrzucona ze społeczności wiejskiej. Kiedy spotykam się z młodymi, mówię im o tym. Proszę sobie wyobrazić, że 20 lat po nakręceniu Chłopów, ja byłam w przyjaźni wielkiej z panią Chojnacką, Dominikową, i mówiłam do niej: mamo. I ona, jestem u niej na kanonie, ona tak grymasi pod nosem, tak miała zwyczaj mówienia. Ja mówię: mamo, ale o co chodzi? Jak ja mogłam tak w ogóle zniszczyć scenę, ale wariatka jest. Ja mówię: mamo, o co ci chodzi? Mówi: tak, na planie, jak ciebie właśnie, to co pani poruszyła, wywożą cię. I oczywiście Mateusz, Tadeusz Janczar broni mnie, ale nie daje rady. I wtedy zebrany tłum miejscowych gospodyń tam po prostu reagował bardzo silnie. No ale pani Chojnacka jako kobieta, już żeśmy weszły w rytm tej miłości wzajemnej matki i córki, i ona mówi, no i ja wtedy, jako dyrektorka teatru, jako reżyserka, jako profesorka, jako wielka aktorka, mówię do Rybkowskiego, który był prawie jej uczniem. Czyli reżysera. Reżysera, prawda? Mówię: Ryba, proszę cię bardzo, uspokój te baby. No i przecież reżyser ma bardzo duży plan do roboty. Jest to wszystko napięte, to mówi: dobrze, dobrze, no i uspokoił te baby. Czyli zepsuł scenę. Bo ona mówi do mnie: jak ja mogłam? I mówi: tak cierpiałam i szłam za tym wozem i cierpiałam. Przecież ja powinnam się bić z tymi babami o ciebie. Widzisz, tak była, tak przeżywała rolę i to, co napisał w charakterze tej postaci. Że po latach jeszcze przeżywała nieudaną scenę. Tak. Według siebie nieudaną. Według siebie. Bo przecież scena jest poruszająca. No, więc widzi pani, że to jest, bo często mówią, no ktoś jest zadowolony. Wielcy ludzie nie są zadowoleni. Zawsze by coś poprawili. A pani Emilio, pani jaką scenę by poprawiła? Jaką scenę z Chłopów? Jest taka? Proszę pani, ja pani powiem tak szczerze, że ja to tak w środku przeżywam i
czytam dużo, natomiast nie oglądam. Dlaczego? Nie wiem. Boi się pani spojrzeć na tę Jagnę? Tak, tak. Od czasu do czasu tak popatrzę. To jest obca osoba dla mnie. Pan Darej, wszystko płynie. Od czasu do czasu patrzę i mówię, no nawet nieźle ta osóbka kombinowała. Na scenie i w filmie widać przede wszystkim myślenie. Nie pokazywanie. To, co pięknie mówi pani Danuta Szaflarska. No i coś tam grałam w tym. To nie to. Tu już byłam lepsza. Naprawdę nie mówi się o rzemiośle, że ktoś przeleci przez ekran, mówi się już gwiazda. Spokojnie. Rzemiosło, dochodzenie do tego, żeby uzyskać prawdę swoją i postaci, jest szalenie trudno. Jeżeli dotkniemy palicem, mówi pani Gombrowiczem teraz. Tak, to cieszmy się z tego powodu. Proszę pani, ja tam na pewno włożyłam tęsknotę, miłość i swój bunt za moją matkę i za siebie. A wszystko, we wszystkim pomógł mi Rejmont i szczęście. Bo była pani nowoczesną kobietą na tym ekranie. Była pani z tamtej wsi, ale była pani też współczesną dziewczyną. Nie wiem, to co powiedziałam przed chwilą jest prawdziwe. W tej chwili, może za parę lat będę mówiła co innego. Zagrała pani kobietę, która jest zbyt kochana przez mężczyzn. Trochę oni ją też gubią. Wie pani, z tymi mężczyznami to jest tak, że po prostu oni są... Czy pani widziała kiedyś pieski, które lecą za sunią, która ma cieczkę? To tak wygląda, że jak leci jeden, drugi, trzeci, to ten czwarty i piąty też chce. I to jest typowe właśnie, odtworzył Rejmont bardzo. Że po prostu jak się rozpowiada, bo dlaczego? Przecież niewierne kobiety w Lipcach Rejmontowskich byli chłopcy w wojsku, byli w więzieniu i tam chodziło. To... Tylko to cicho się jakoś działo, prawda? Cicho, nie cicho. Natomiast my nie znosimy, jak ktoś jest inny. Po cichu, po kryjomu, w cichcem w domu, po kryjomu. To jest dobrze. Natomiast jeżeli wykazuje się pewną dumę, wrażliwość, inność, to my... I to nic się nie zmieniło. Na tym polega wielkość autorstwa Rejmonta, proszę pani. Powiedziałyśmy o jednym wielkim dziele literatury polskiej przeniesionym na ekran. Kolejnym jest opowiadanie Iwaszkiewicza Brzezina, w którym zagrała pani. No czy Wesele Wyspiańskiego, także zekranizowane przez Andrzeja Wajdę. Bo spotkanie z tym reżyserem to także ważny etap w pani rozwoju aktorskim. Spotykam malarza, kochanie, reżysera. Wie pani, a wszystko zawdzięczam wielkiemu Polakowi, panu Raczyńskiemu, prawda, który gromadził te wielkie dzieła i mogłam je w niedzielę, jeżdżąc za miasto, oglądać. Mówi pani oczywiście jako poznanianka, która mogła oglądać zbiory Raczyńskich, na przykład obrazy Malczewskiego, ta malarskość, którą próbował uchwycić Wajda w swojej Brzezinie. Nie próbował, proszę pani, tylko uchwycił. Przepraszam. Oddaję honor, ma pani rację. Na pewno uchwycił. Tak. I zrobił to także dzięki takim, w tym wypadku, modelom, aktorom, którzy zagrali także sobą, byciem na ekranie. Tak. Być na ekranie jest łatwo, być nie mówić, być, zaistnieć jako fragment obrazu, jako portretowana osoba. Tak. Jak się ma takie towarzystwo, taki klimat, Iwaszkiewicz, kontakt z panem Iwaszkiewiczem, ja grałam w dyplomie Lato w Noam, potem też po latach grałam Georges Saint. Panie Emilio, chcę teraz zaproponować pani rozmowę o miłości. Ta miłość to jest też przecież granie.
bo aktorstwo musi wynikać z miłości. Pani ma odwagę ciągle poszukiwać miłości. To tak podobno jak grypa, to przychodzi, to choroba, prawda? Lekarze się wypowiadają. Że miłość to choroba. Że to jest choroba. Natomiast mnie interesuje drugi człowiek, no jak jeszcze inna płeć, to tym bardziej, proszę pani, i przyjaźń. Cieszę się, że przyjaźnię się z ludźmi, którzy jeszcze żyją. Bo tak to jest, prawda? Jak radziła sobie pani z zawodami, na przykład z zawodami miłosnymi, bo przeżyła pani 4 małżeństwa? Proszę pani, wielką nauczycielką dla mnie była Jorsan, która w pamiętnikach powiedziała, że w momencie, kiedy miałam być zazdrosna, już mnie nie było. Wyprzedzała ten moment. Tak, tak. Po prostu, żeby chronić, nie nakręcać się w złości, w zemście, bo to nic nie daje. To jest energia, która idzie w gwizdek, która nic nie daje. Trzeba tutaj być egocentrykiem, wiedzieć, że trzeba dalej wychowywać dzieci, że oczekują ode mnie uśmiechu. A resztę nie trzeba tak wszystkiego ekshibicjonistycznie wypowiadać i pokazywać. Coś trzeba jednak zachować dla siebie. A wierzy pani jeszcze ciągle w miłość? Jest pani na nią otwarta? No bez miłości w ogóle nie ma życia, kochani. To w ogóle jest... A przede wszystkim cieszyć się życiem i wielką satysfakcję mieć i miłość do sztuki. To jest miłość, miłość do życia, prawda? Żeby czerpać z tego, co się widzi, co się umie, dzielić się z tym. To jest miłość do życia. To ja życzę pani Emilio, żeby wracało do pani tyle światła, ile pani sama z siebie daje innym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.